Wszystkich Świętych już w środę, a to oznacza, że na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej zaroi się od wolontariuszy kwestiujących na rzecz odbudowy zniszczonych zabytkowych nagrobków. Młodzi ludzie i towarzyszące im znane w naszym mieście osobistości będą wdzięczni za każdą darowaną złotówkę. Na nekropolii widać już przygotowania do święta. Porządkowaniem miejsc pochówku zajmują się przede wszystkim rodziny zmarłych. Widać tutaj także uczniów pierwszego LO imienia Marii Konopnickiej, którzy czyszczą groby nauczycieli tej najstarszej suwalskiej szkoły. Z kolei wolontariusze akcji katolickiej działającej przy kościele świętego Aleksandra szykują skarbonki na doroczną kwestę. W tym roku mamy taki mały jubileusz, bo to jest piąta kwesta. Będziemy zbierali na terenie całego cmentarza. Zakończenie kwesty jest około godziny 16, mówię około, bo po prostu raczej warunki atmosferyczne bierzemy pod uwagę. Jeżeli jest ciemno, to po prostu już zaprzestajemy zbiórki, a rozpocznie się, przyznam się bez bicia, że nie wiem, ale prawdopodobnie około godziny 9. Cel, jak co roku, renowacja najstarszych zabytkowych pomników na naszej nekropolii. Odnawiane są zarówno całe pomniki, jak czasami tylko ich elementy, bądź na przykład brakujące elementy są uzupełniane. Czy to żeliwne krzyże, które są odlewane, czy to jakieś fragmenty pomników, a czasami uda się właśnie odnowić cały pomnik. W ubiegłym roku udało nam się zebrać ponad 9 tysięcy złotych i odnowiony kompletnie był jeden pomnik. Jego renowacja kosztowała nieco więcej nawet niż udało nam się zebrać, ale ksiądz proboszcz uzupełnił to z kasy parafialnej. Odnowiony został pomnik Kazimierza Monkiewicza z XIX wieku. W zbiórkę angażuje się wielu przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, ludzi oświaty, kultury, ludzi związanych z Kościołem katolickim, no i oczywiście bardzo dużo wolontariuszy, bardzo młodych. Młodzież jest bardzo chętna, jeżeli chodzi o pomoc w tej zbiórce. Ewa Stąpur apeluje do osób odwiedzających najstarszą suwalską nekropolię o wsparcie akcji i hojność.